Problemy naszej reprezentacji przed meczem z Chorwacją. Dwaj podopieczni Michała Probierza wracają do klubów. Lamine Yamal opuścił zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii, a FC Barcelona domagała się jego natychmiastowego zwolnienia. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Założyli się na boisku o 500 funtów, no i trafił samo okienko bramki. Austria doszczętnie zdemolowała Norwegów, Erling Haaland był bezradny. Ewa Pajor weszła z ławki i zdobyła hat-tricka, a do tego dołożyła asystę. Natomiast Atletico Madryt dostanie olbrzymie pieniądze za zmianę nazwy stadionu. To są osoby, które ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. Pamiętajcie także o stałej ofercie od sponsora naszego kanału, czyli BetFan. Nazywa się ona Bonus 200% i polega na tym, że wpłacając dla przykładu 200 zł możecie grać za 600. Szczegóły tej promocji oraz jej pełen regulamin macie oczywiście na dole w opisie tego filmu. Przy ewentualnym zakładaniu konta użyjcie kodu LANDRI, a jeżeli już się decydujecie, to grajcie odpowiedzialnie i za niewielkie stawki. Co też bardzo ważne, to ta oferta jest kierowana tylko do osób pełnoletnich. Ja Wam życzę miłego dnia, no i zapraszam do oglądania. Wczoraj w ramach Ligi Narodów Finlandia zmierzyła się z Anglią. Niespodzianki tym razem nie było. Anglicy pewnie wygrali 3-1, no a tym samym przywrócili uśmiechy na twarzach swoich kibiców po bolesnej porażce z Grecją na Wembley. Już na początku meczu Jack Grealish otworzył wynik spotkania, dając Anglikom prowadzenie. Jednak prawdziwa perełka tego spotkania przyszła w minucie 74. Wtedy Trent Alexander-Arnold popisał się przepięknym uderzeniem z wolnego. Zawodnik Liverpoolu perfekcyjnie przymierzył i posłał futbolówkę w samo okienko bramki. Tym samym dał popis swoich genialnych umiejętności. Chwilę później Declan Rice podwyższył na 3-0. Mimo tego gospodarze się nie poddali i na 3 minuty przed końcem zdobyli honorowe trafienie, które nieco załagodziło gorycz porażki. Co ciekawe, to zaraz po meczu Jack Grealish zdradził ciekawą historię. Otóż na boisku założył się z Trentem, że ten nie trafi z wolnego. No jak się okazało, to ten zakład przegrał i teraz musi koledze zapłacić 500 funtów. Problemem z wygraniem swojego meczu nie mieli nasi grupowi rywale z Euro 2024. Otóż reprezentacja Austrii nie tylko pokonała Norwegów, ale wręcz ich zmiotła z boiska, wygrywając aż 5-1. Mecz otworzył Marko Arnautović, zdobywając cudowną bramkę, która nadała ton całemu spotkaniu. Dla Norwegów, którzy w poprzednim meczu pewnie pokonali Słowenię 3-0, było to brutalne sprowadzenie na ziemię. Po tej dotkliwej porażce muszą wrócić do rzeczywistości i poprawić swoją grę, choć jak na razie i tak w tabeli tragedii nie ma, gdyż po rozegraniu 4 spotkań są liderami. Lamine Yamal wystąpił w wygranym meczu pomiędzy Hiszpanią a Danią, jednak na kolejnym spotkaniu już go nie zobaczymy. Młody zawodnik FC Barcelony, choć tak naprawdę nie doznał urazu, to poprosił o zmianę pod koniec tego meczu. Po spotkaniu pojawiło się nagranie, na którym widać, jak piłkarz utyka, co wzbudziło niepokój zarówno wśród kibiców kadry, no ale i jego macierzystego klubu. Hiszpańska Federacja Piłkarska uspokoiła kibiców, informując, że nie doszło do kontuzji. Utykanie Lamine Yamala było po prostu spowodowane przeciążeniem, ale i bardzo agresywną grą Duńczyków. Zawodnik w tym momencie powraca do Barcelony, gdzie będzie odpoczywał i dochodził do siebie. Co ciekawe, to zaraz po meczu kataloński klub domagał się zwolnienia Lamine Yamala z tego zgrupowania, jednak federacja zdecydowała się na taki krok dopiero po wykonaniu odpowiednich badań. W miejsce Lamine Yamala selekcjoner Luis de la Fuente powołał zawodnika Atletico Madryt, Rodrigo Riquelme, który będzie dostępny na nadchodzący mecz z reprezentacją Serbii. Po porażce z reprezentacją Portugalii niestety nasza kadra musi zmagać się z kolejnymi problemami, tym razem zdrowotnymi. Przed nadchodzącym meczem nasz zespół został osłabiony przez chorobę i kontuzję Sebastiana Walukiewicza i Jakuba Piotrowskiego. Walukiewicz nie doznał urazu, ale ze względu na zapalenie dróg oddechowych musiał opuścić zgrupowanie i powrócić do swojego klubu, gdzie będzie dochodził do zdrowia. Natomiast u Piotrowskiego przeprowadzone badania wykazały uraz mięśniowy, co oznacza, że on także nie zagra w nadchodzącym spotkaniu. W przeciwieństwie do selekcjonera Hiszpanii Luisa de la Fuente, nasz trener Michał Probierz nie zdecydował się na dowołanie piłkarzy w miejsce tych kontuzjowanych. Tym samym nasza kadra jest nieco osłabiona, ale liczymy na dobrą formę pozostałych piłkarzy. Chorwackie media, choć dostrzegają nasze problemy kadrowe przed zbliżającym się meczem, to do tego spotkania podchodzą z naprawdę dużym respektem. Szczególnie zwracają uwagę na fakt, że zagrają na stadionie rywala, co może okazać się być kluczowym czynnikiem. Polska przed porażką z reprezentacją Portugalii mogła pochwalić się imponującą serią 10 meczów bez porażki na własnym stadionie. 8 zwycięstw i 2 remisy świadczyły o tym, że dobrze czujemy się na własnym terenie. Pamiętajmy jednak o tym, że w dotychczasowych meczach pomiędzy naszymi krajami biało-czerwoni wygrali tylko raz. 4 razy przegraliśmy i tylko raz zremisowaliśmy. Jednak pomimo takiej statystyki Chorwaci nie są pewni zdobycia pełnej puli punktów. Przed meczem z Portugalią nasza reprezentacja pożegnała 2 kluczowe postacie ostatnich lat, Grzegorza Krychowiaka i Wojciecha Szczęsnego. Obaj zawodnicy, którzy od wielu lat stanowili fundament naszej drużyny, zakończyli swoje reprezentacyjne kariery, pozostawiając za sobą bogatą historię występów dla biało-czerwonych. Podobny gest uczynili Chorwaci, którzy przed meczem ze Szkocją pożegnali swojego wieloletniego reprezentanta Marcelo Brozovicia. Pomocnik mający ogromny wpływ na sukcesy własnej reprezentacji otrzymał pamiątkową koszulkę z liczbą 99, czyli ilością rozegranych przez niego spotkań dla reprezentacji Chorwacji. To symboliczne pożegnanie pokazuje, jak ważną rolę odegrał Brozović w historii tej reprezentacji. Choć Robert Lewandowski przebywa na zgrupowaniu naszej reprezentacji, to cała Barcelona tętni życiem i tak inni nasi rodacy trafiają na okładki gazet. Po pierwsze, Wojciech Szczęsny przygotowuje się do swojego debiutu w barwach FC Barcelony, co z pewnością jest oczekiwanym wydarzeniem dla katalońskich kibiców. A po drugie to Ewa Pajor, czyli polska napastniczka, która zachwyca swoją formą w kobiecej drużynie Dumy Katalonii. W derbowym meczu z Espaniolem Pajor, która rozpoczęła mecz na ławce rezerwowych, w drugiej połowie spotkania dokonała prawdziwego piłkarskiego show. Po wejściu na boisko zdobyła hat-tricka i do tego dołożyła asystę, przyczyniając się do zmiażdżenia rywalek 7-1. Jej występ potwierdził wysoką formę, ale także pokazuje, jak ważna jest to postać dla kobiecej drużyny FC Barcelony. Kilka dni temu informowałem Was, że linie lotnicze Riyadh Air zostały sponsorem tytularnym stadionu Atletico Madryt. Tym samym popularne LANDRI Metropolitano zyskało nazwę Riyadh Air Metropolitano, która będzie obowiązywać co najmniej do 2033 roku. W momencie ogłoszenia tej umowy nie było jeszcze wiadome, ile dokładnie Atletico Madryt zyska na tym kontrakcie. Teraz jednak hiszpański dziennik AS ujawnił szczegóły, że linie lotnicze zapłacą klubowi aż 60 milionów euro za każdy sezon. Jest to naprawdę spora suma, która daje wielkie możliwości na rynku transferowym, no a za takie pieniądze można kupić dobrego, a nawet bardzo dobrego piłkarza na zbliżający się sezon, co na pewno pomoże walczyć Atletico Madryt o te najważniejsze cele. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W ramach Ligi Narodów Belgia podejmie Francję, Bośnia i Hercegowina zagra z Węgrami, Niemcy kontra Holandia, a Włochy zagrają z Izraelem. W Lidze B Gruzja, Albania, Islandia, Turcja, Ukraina, Czechy oraz Walia, Czarnogóra. Natomiast w Lidze C Azerbejdżan, Słowacja oraz Estonia, Szwecja. Na dziś to już koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do końca. Jeżeli dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie i zdecydujecie się na dołączenie do nas, subskrybując kanał. Zachęcam do obejrzenia tego poprzedniego filmu po meczu Polska-Portugalia. Ja Wam jeszcze raz życzę miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!